Projekt Wybierzmy naszą Europę finansowany jest ze środków Unii Europejskiej, wspierających instytucje społeczeństwa obywatelskiego w działaniach na rzecz edukacji oraz promocji uczestnictwa w wyborach do Parlamentu Europejskiego 2024. Wszelkie materiały i wypowiedzi zawarte w podcaście przedstawiają pogląd prowadzącego i gościa podcastu. Parlament Unii Europejskiej nie odpowiada za ich treść. Dzień dobry Państwu, Bartosz Wieliński z Gazety Wyborczej. Witam Państwa w podcaście Wybierzmy naszą Europę, w podcaście, w którym rozmawiamy na tematy europejskie, rozumiane bardzo, bardzo szeroko, oczywiście przed wyborami do Parlamentu Europejskiego, które już za miesiąc, więc mam nadzieję, że Państwo, którzy nas słuchają z zagranicy, już zarejestrowali się w polskich placówkach dyplomatycznych na to głosowanie, a Państwo, którzy mieszkają w Polsce, no, dopełnili wszystkich formalności, by w tych wyborach wziąć udział, bo to są bardzo, bardzo ważne wybory, mimo że trzecie w kolejce, to są wybory, które także dotyczą tego, jak się będzie w Polsce i w Europie żyło, mieszkało. Trzeba w nich wziąć udział. A naszym gościem dzisiaj jest świetny ekspert, dr Marcin Terlikowski, Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, zastępca kierownika Biura Badań i Analiz, ekspert od naszego dzisiejszego tematu, czyli od Europy i zbrojeń. No i cóż, no nagrywamy to z pewnym wyprzedzeniem, ten podcast. Jesteśmy świeżo po Europejskim Kongresie Gospodarczym, na który inaugurował i Donald Tusk, czyli nasz premier, i szefowa naszej Komisji Europejskiej, Ursula von der Leyen, naszej, bo Unia Europejska jest dobrem nas tutaj wszystkich. Trochę to brzmi górnolotnie, ale tak faktycznie jest. I w tych wystąpieniach obydwu polityków padło bardzo dużo sformułowań dotyczących właśnie europejskiej obrony, co nie dziwi, no bo trwa wojna. Trzeci rok i Europa do tego się dostosowuje, ale premier mówił o zebraniu 100 miliardów euro na wzmocnienie europejskiej obronności. To tak ogólne sformułowanie, ale padła bardzo taka mocna kwota. Jak pan do tego pomysłu podchodzi? Czy Unia Europejska w ogóle jest organizacją, która powinna zajmować się swoją obronnością? Jest w stanie to robić? To jest propaganda, PR? Czy to będzie miało ręce i nogi? Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu. Rzeczywiście te dwa wystąpienia pana premiera Donalda Tuska i pani przewodniczącej Komisji Europejskiej Ursuli von der Leyen w Katowicach na Europejskim Kongresie Gospodarczym potwierdzają to, że Unia Europejska i kolejna kadencja instytucji europejskich, które zostaną wyłonione po właśnie nadchodzących wyborach do Parlamentu Europejskiego, będzie taką przełomową kadencją. Kadencją, kiedy Unia Europejska ma szansę znacząco zwiększyć swoje kompetencje, powiedziałbym tak ogólnie, w dziedzinie twardego militarnego bezpieczeństwa i obrony. Dlaczego? Tak jak bym powiedział, dlatego, że jest wojna napastnicza Rosji przeciwko Ukrainie, ale też dlatego, że i o tym również wspominano w Katowicach, w ocenach wojskowych, w ocenach analitycznych Rosja może spróbować eskalować i nawet wywołać konflikt z NATO, z innymi państwami europejskimi w ciągu najbliższych kilku lat. Mówi się o 3 do 5 latach, kiedy Rosja będzie w stanie jeszcze zwiększyć swoje zdolności wojskowe, choć być może nie na takim poziomie skomplikowania, jak to było jeszcze przed inwazją na Ukrainę. A więc to zagrożenie ze strony Rosji to nie jest tylko dla przyszłości Ukrainy. Już teraz widzimy, że niestety Rosjanie pewne lekcje odrobili i potrafią być znowu niestety skuteczniejsi na Ukrainie, ale też Rosjanie mogą stanowić zagrożenie, rosyjska polityka, rosyjska agresja może stanowić zagrożenie dla pokoju w Europie i dlatego państwa europejskie, które przespały ostatnie 30 kilka lat od zakończenia zimnej wojny, które zmniejszyły siły zbrojne, które wycofały wiele rodzajów uzbrojenia, redukowały moce wytwórcze zakładów produkujących choćby amunicję, teraz muszą się przebudzić i bardzo szybko wpompować, użyłbym takiego kolokwialnego słowa, bardzo duże pieniądze, stąd te 100 miliardów, tak trochę symboliczna kwota, ale to jest też rząd wielkości środków, które są potrzebne, wpompować się w przemysł obronny po to, aby wyposażyć siły zbrojne w nowe uzbrojenie, zbudować głębokie zapasy amunicyjne, a nawet też zwiększyć liczebność
sił zbrojnych. W niektórych państwach już wraca rozmowa o tym, że potrzeba jest powrotu do powszechnego poboru. Dokładnie. I takie dyskusje mamy i w Niemczech. I też czuję, że ona za chwilę pojawi się w Polsce. Takie hasło, tak? Musimy wrócić do poboru do wojska. I ciekaw jestem, jak to na to Polacy zareagują, jak na to zareaguje klasa polityczna. To jest u nas o tyle mniejszy problem, że widzimy, że jest zainteresowanie różnymi formami służby wojskowej. Oprócz zawodowej służby wojskowej mamy oczywiście Wojsko Obrony Terytorialnej, mamy dobrowolną, zasadniczą służbę wojskową. Natomiast rzeczywiście kwestia zbudowania tak zwanej aktywnej rezerwy, a więc zasobu ludzkiego, jeśli można tak powiedzieć, zasobu ludzi, którzy w przypadku kryzysu i wojny mogą być zmobilizowani, mówiąc krótko, będą wiedzieli, co robić, będą wiedzieli, do której jednostki mają przydział mobilizacyjny i jakie funkcje będą w tej jednostce pełnić. To jest dla nas bardzo duże wyzwanie, natomiast jakby to jest osobno, niezależnie od polityki Unii Europejskiej. To jest narodowa odpowiedzialność i w ten obszar Unia Europejska swoimi kompetencjami nie wchodzi, bo tutaj jest dosyć kluczowa rzecz, o którą pan zapytał, czy Unia Europejska może stać się taką siłą wojskową. Otóż nie. Unia Europejska zgodnie działa w oparciu o prawo traktatowe, no tak, traktat tak, o Unii Europejskiej, o funkcjonowaniu Unii Europejskiej i obronność i bezpieczeństwo są zarezerwowaną kompetencją państw członkowskich. Współpraca w Unii Europejskiej może dotyczyć przede wszystkim w tej chwili jest właśnie rozwijana przemysłu obronnego, a więc Unia Europejska przede wszystkim w tych nowych inicjatywach rozwija instrumenty, które mają pozwolić państwom członkowskim na wzmocnienie ich przemysłu obronnego, przedsiębiorstw, które opracowują nowe technologie obronne, nowe rodzaje uzbrojenia, które produkują to uzbrojenie. I założeniem Unii Europejskiej jest to, aby wzmacniać bezpieczeństwo Europy niejako pośrednio, poprzez wzmacnianie przemysłu obronnego, poprzez zachęcanie państw członkowskich do wspólnych zakupów uzbrojenia, do wspólnego prowadzenia programów badawczo-rozwojowych, które owocują nowymi rodzajami uzbrojenia, włączowszy od jakichś małych dronów poprzez większe systemy uzbrojenia, aż na chociażby korwetach skończywszy. W tej chwili jest dofinansowywany w ramach Europejskiego Funduszu Obronnego projekt Europejskie Korwety, a więc nowej generacji okrętu. I Unia Europejska działa w ramach swojej Komisja Europejska, proponując te instrumenty, działa właśnie w obszarze polityki przemysłowej, oddziałując na przemysł obronny, a więc te 100 miliardów europejskie ma być właśnie środkami, niezależnie od tego, jaka to kwota ostatecznie będzie, bo tak jak mówię, na razie jest to pewna figura retoryczna, obrazująca rząd wielkości, skalę potrzeb, ale w momencie, kiedy te środki się pojawią, to one będą właśnie przeznaczone poprzez instrumenty, poprzez ramy prawne tworzone przez Komisję, proponowane przez Komisję Europejską i przyjmowane w procesie legislacyjnym Unii Europejskiej, one będą wydawane na produkcję w europejskim przemyśle obronnym, na produkcję amunicji, na rozbudowę mocy produkcyjnych, na pozyskiwanie właśnie nowych rodzajów uzbrojenia, które następnie państwa członkowskie będą wprowadzały w swoich siłach zbrojnych, pozostawiając sobie, to bardzo ważne, samodzielność w zdecydowaniu, kiedy i jak te siły będą używane, a to z kolei ma bardzo silny kontekst NATO, Sojuszu Północnoatlantyckiego, który jako jedyna organizacja, jako sojusz wojskowy, posiada plany użycia sił państw członkowskich w ewentualnej operacji obronnej przeciwko Rosji. I tu właśnie mamy ten na nowo wyłaniający się, w mojej ocenie, a zajmuję się już kilkanaście lat europejską obronnością, przełomowy podział zadań. Unia Europejska może niejako uwiarygadniać europejskich sojuszników NATO poprzez ułatwianie przezbrojenia, rozbudowy potencjału wojskowego w Europie, podczas gdy na poziomie politycznym użycie tych sił, operacja obrony i cała koncepcja obrony i odstraszania przed Rosją byłaby realizowana, tak jak jest obecnie realizowana w NATO, z udziałem Stanów Zjednoczonych. No bo cóż, to prześladuje nas właśnie od zarania idei europejskiej, no prześladuje też, mówię to w cudzysłowie, idea armii europejskiej, ta europejska wspólnota obronna, która plan Plevena, czyli to, co się w latach 50. nie udało, no wraca od momentu aneksji Krymu, a właściwie nawet chyba troszkę wcześniej w jakichś różnych postaciach. Jednym ze zwolenników tworzenia europejskich jednostek wojskowych jest na przykład minister Sikorski, który lansuje opcję takiej sił szybkiego reagowania, ochotniczych zaciągu z całej Unii Europejskiej, krajów ewentualnie z Europą zaprzyjaźnionych, takie jednostki na wzór jednostek Legii
cudzoziemskiej we Francji, które mogły być używane w sytuacjach właśnie kryzysowych, gdzie trzeba wysłać wojsko, żeby szybko opanować sytuację, zabezpieczyć przyczółki, pozycje dla jakichś dalszych działań. Myśli pan, że to jest koncepcja, która się będzie materializować w tej ciężkiej sytuacji, jaka dzisiaj panuje? Jesteśmy u progu tej debaty, bo tak jak mówiłem przed chwilą, Komisja Europejska oddziałuje na przemysł obronny i rozwija te nowe instrumenty. To przyspieszenie nastąpiło po rosyjskiej pełnoskalowej inwazji na Ukrainę, ale międzyrządowym, powiedzmy w tym dawnym pierwszym filarze Unii Europejskiej, oczywiście już nieistniejącym, ale w tej logice międzyrządowej mamy tak zwane operacje i misje Unii Europejskiej, wykorzystujące bądź siły zbrojne państw członkowskich, bądź cywilnych pracowników, na przykład policji czy straży granicznej. Tych misji od 2004 roku Unia Europejska zorganizowała już kilkadziesiąt w różnych rejonach świata, głównie w Afryce, ale też we wschodnim sąsiedztwie, także na Ukrainie, tak? Na Bałkanach funkcjonuje misja Althea chociażby, funkcjonują inne misje, misje morskie na Morzu Śródziemnym, teraz jest misja związana z atakami Hutich na statki handlowe przepływające wzdłuż Półwyspu Arabskiego, tak? A więc Unia Europejska ma, i to może wiele osób nie wiedzieć, może to umykać publicznej uwadze, Unia Europejska ma doświadczenie w uruchamianiu działań wojskowych, operacji wojskowych pod swoją flagą. Operacji wielonarodowych. To nie jest nic nowego dla Unii Europejskiej, tylko że do tej pory logika była taka, że Unia powinna elementami wojskowymi uzupełniać, czy też tworzyć warunki dla szerszych działań stabilizacyjnych i pokojowych, które wykorzystywałyby następnie unijną pomoc rozwojową, wsparcie ekonomiczne, do pewne dobre usługi na poziomie politycznym, chociażby stabilizacja Bałkanów, która oczywiście była możliwa dzięki perspektywie akcesji Bałkanów Zachodnich, dzięki perspektywie akcesji tych państw do Unii Europejskiej. A więc nie chodziło o wspólną obronę. I nadal tak jest, to trzeba podkreślić. Unia Europejska nie przejmie odpowiedzialności za obronę taką operacyjną, za dowodzenie europejskimi siłami w obronie przed ewentualną rosyjską agresją. No tak, to bo nie ma struktur. NATO. Nie ma struktur, nie ma, to nie jest koncepcja polityczna obecna. To znaczy obecne elity polityczne państw europejskich uważają, wierzą w znaczenie więzi transatlantyckich, w Sojusz Północnoatlantycki, który zapewnia obecność polityczną i wojskową Stanów Zjednoczonych w Europie i artykuł 5, który jest oczywiście sformalizowaną gwarancją bezpieczeństwa Stanów Zjednoczonych dla Europy. Do tego dochodzi oczywiście rola europejskiego parasola nuklearnego nad Europą i trudno sobie w tej chwili wyobrazić scenariusze, w których jakakolwiek europejska alternatywa byłaby równie wiarygodna i atrakcyjna jak NATO. To jest na razie political fiction, to jest absolutnie nierealistyczny scenariusz. Natomiast większa rola Unii Europejskiej właśnie w stabilizowaniu sąsiedztwa, w budowaniu warunków dla trwałego pokoju w państwach, które zmagają się z sytuacją po konflikcie zbrojnym, czy też z jakimiś konfliktami lokalnymi, ona zawsze była przedmiotem dużego zainteresowania Unii i tutaj chciano budować większe siły. Jednym z takich postulatów, który się też pojawił w wypowiedzi Donalda Tuska, ale on już od jakiegoś czasu jest w obiegu, no to jest europejska tarcza antyrakietowa, europejska żelazna kopuła, czyli w sumie pierwszy jakiś taki system obronny, który miałby zostać stworzony w europejskim charakterze, no bo skoro miałby zabezpieczać się Unię Europejską od ataku rakietowego ze wschodu lub z południa, no to musiał być rozmieszczony w wielu państwach Unii Europejskiej. Trzeba by stworzyć system dowodzenia, radiolokacji, no generalnie europejską obronę przeciwlotniczą i przeciwrakietową. A jak pan to widzi? Tutaj trzeba wyraźnie powiedzieć, właśnie w kontekście tego, co przed chwilą próbowałem wyjaśnić, że rola Unii Europejskiej może być znowu tylko służebna. To znaczy Unia Europejska może pozwolić pozyskać te zdolności w sposób kolektywny, rozwinąć nowej generacji radary, efektory, czyli te przeciwrakiety, systemy dowodzenia i kontroli, ale zakupione już systemy będą własnością państw członkowskich, będą podlegały suwerennym decyzjom tych państw członkowskich co do ich użycia, a co więcej prawdopodobnie połączone byłyby, bo tu mówimy o pewnej idei, która dopiero koncepcji, która będzie realizowana, połączone byłyby w tak zwany już istniejący i funkcjonujący od wielu, wielu, wielu lat zintegrowany system obrony przeciwrakietowej NATO. Ten system, który pozwala widzieć tą sytuację w przestrzeni powietrznej nad całym sojuszem. A więc znowu,
wykluwa nam się ta koncepcja, ta praktyka, w której Unia Europejska uwiarygadnia i wzmacnia NATO poprzez dostarczanie uzbrojenia, ułatwienie finansowe pozwalające państwom na zakupy uzbrojenia, na rozwijanie zdolności wojskowych. No bo wie pan, to w sumie ja rozumiem ten sposób myślenia i tak jest oczywiście, ale ta tarcza chroniłaby też państwa nienależące do NATO. No zakładam, że raczej Austria byłaby też pod tym parasolem, albo Irlandia, albo Szwajcaria, która nie należy do Unii Europejskiej. No tworzy się jakaś taka nowa struktura obronna, która no, integruje to, co jest w NATO i to, co nawet jest poza Unią Europejską. To jest taki ciekawy element tego zagadnienia. Znaczy tutaj trzeba powiedzieć, że żadna kopuła nie jest wystarczająco szczelna i żeby pokryć całą Europę wymagałoby to absolutnie astronomicznych inwestycji, a więc tej inicjatywy, której mamy, mówimy o systemach, które przy odpowiednim ustawieniu mogą pokryć jakąś stolicę, jakieś miasto, jakiś ważny obiekt infrastrukturalny. To nie jest tak, że każdy centymetr terytorium państwa będzie chroniony. Tak nie działa technicznie obrona przeciwrakietowa, tego się nie da uzyskać. Izrael w zasadzie to uzyskał ogromnym kosztem. No ale jest mały. Ale jest mały i też ma specyficzne zagrożenia. Jednak większość to były te zagrożenia rakietowe ze strony niskiej jakości rakiet Hamasu, zagrożenia balistyczne ze strony Iranu, jak widzimy przy ostatnim irańskim ataku na Izrael, wymagały wsparcia sojuszników i okrętów wojennych, sojuszników Izraela, Amerykanów przede wszystkim, ale też Brytyjczyków, do przechwycenia. Także z tą kopułą żelazną nad Europą to byłbym ostrożny. To nigdy nie będzie stuprocentowa gwarancja. Tu chodzi raczej o współpracę, o wystandaryzowanie pewnych rozwiązań, o wspólne zakupy, obniżenie kosztów i przede wszystkim nasycenie tymi systemami sił zbrojnych państw europejskich, bo tego w tej chwili nam dramatycznie brakuje. A jak pokazuje nam Ukraina, relatywnie tanimi konstrukcjami, jakimi są drony, te masowo produkowane w Rosji na licencji, jeśli tak to można nazwać, irańskie drony Shahed, one są tanie, a wymagają użycia drogich efektorów. Więc to jest też, tutaj wchodzi ekonomia obrony. Musimy mieć relatywnie tani system, żeby tanim systemem zestrzelić tani system ofensywny, no i bardzo drogie systemy zachować dla tych najbardziej groźnych rakiet balistycznych, czy też tak zwanych hipersonicznych. Dokładnie. A Ursula von der Leyen powtórzyła w Katowicach, że chce stworzyć stanowisko komisarza do spraw obrony. No i komisarz do spraw obrony, czyli sekretarz do spraw obrony, no tak się w powszechnym odczuciu może być to odbierane jako unijny minister do spraw obrony. I znowu wracam do dyskusji o europejskiej armii. Wyjaśnijmy, czym miałby się taki komisarz do spraw obrony zajmować. Tak, cieszę się, że wracamy do tej Armii Europejskiej, bo chciałbym, żeby to wybrzmiało w naszej rozmowie. Szans na powołanie takiej ponadnarodowej Armii Europejskiej, czy też nawet jakiegoś zalążka takiej Armii Europejskiej, która byłaby kontrolowana przez instytucje, a więc przez Komisję Europejską, instytucje ponadnarodowe, nie ma. W tej chwili żadne państwo członkowskie Unii nie jest gotowe na to, aby tą część suwerenności, najistotniejszą chyba część suwerenności, bo dotyczącą monopolu na użycie siły w stosunkach międzynarodowych, nie chce oddać, relegować na rzecz Brukseli. To, co Unia Europejska rozwija, to są tak zwane siły szybkiego reagowania, czy też zdolności szybkiego reagowania. One zostały zaproponowane w tak zwanym kompasie strategicznym Unii Europejskiej, przyjętym w marcu 2022 roku. To są siły, które mają liczyć około 5000 żołnierzy, dysponować samolotami, okrętami. Znowu siły wielonarodowe złożone z różnych puzli, że tak powiem, dostarczanych przez państwa członkowskie i to miałyby być siły głównie do wykorzystania właśnie poza granicami Unii w jakichś operacjach ewakuacji obywateli europejskich, ewakuacji w warunkach wojennych, tak jak chociażby Amerykanie zrobili to w Kabulu w 2021 roku. I teraz te siły, użycie ich podlegałoby zawsze wyłącznie, podlega, bo one są tworzone, w przyszłym roku będzie ich dyżur, Niemcy wydzielają większą część tych sił. Użycie tych sił będzie zawsze podlegało decyzji Rady Unii Europejskiej, a więc tak naprawdę konsensualnej decyzji państw członkowskich. Co zatem może być przedmiotem portfolio, że tak powiem, elementem portfolio komisarza w Komisji Europejskiej, komisarza do spraw obrony? No właśnie aż albo tylko instrumenty wspierania przemysłu obronnego. Dlaczego tylko? No bo mówimy o ogromnych pieniądzach, ale mówimy o dosyć technicznym procesie, w którym tak naprawdę będą w przyszłości, zgodnie z nową strategią przemysłu obronnego Unii Europejskiej, w którym Unia Europejska będzie dofinansowywała, nagradzała finansowo wspólne opracowywanie i zakupy nowego uzbrojenia przez państwa Unii Członkowskiej z zakładów w Unii Europejskiej, z europejskich zakładów, nie z Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii czy Korei Południowej, ale z Unii Europejskiej.
wydaje się to dosyć techniczna rola. Natomiast chciałbym zwrócić uwagę, że poprzez odpowiednie ustawianie priorytetów, mówiąc krótko, kryteriów dotyczących tego, jakie projekty będą miały szansę na dofinansowanie Unii Europejskiej, ten komisarz, oczywiście działając w porozumieniu z całą komisją i tutaj to jest cały proces, to będzie zaangażowany Parlament Europejski, też będzie w stanie pośrednio wpływać na ten poziom obronności. Czyli mówiąc krótko, jeżeli Komisja Europejska powie, że teraz kilkadziesiąt miliardów euro jest na nowy czołg, to zachęci do rozwinięcia nowego czołgu. Jeśli na łodzie podwodne, no to państwa członkowskie będą miały tą marchewkę przysłowiową, żeby rozwijać okręty podwodne. I w ten sposób, patrząc na rolę tego komisarza obrony, no to ona będzie politycznie dosyć duża, a w historii projektu integracyjnego przełomowa, bo nigdy czegoś takiego nie mieliśmy. I formalnie oczywiście Unia Europejska dzięki temu komisarzowi do spraw obronnych nie stanie się nagle sojuszem wojskowym, ale zrobi naprawdę duży krok na drodze do stania się aktorem, który wpływa na politykę obronną państw członkowskich. Wpływa, posiadając pieniądze i instrumenty finansowe i prawne. I jak się zastanawiam, kto na tym skorzysta, bo oczywiście, no zresztą te głosy się pojawiły wtedy, kiedy polski rząd zapowiedział dołączenie do tej europejskiej tarczy antyrakietowej, to chyba nawet prezydent powiedział, że to jest niemiecki produkt marketingowy. No, największe przemysły zbrojeniowe w tej chwili mają Niemcy i Francja. Czy takie rozwiązanie nie będzie faworyzowało dokładnie tych dwóch krajów jako największych producentów broni w Unii Europejskiej kosztem innych? To jest znany problem, polegający na tym, że przemysł obronny w Unii Europejskiej jest skoncentrowany jeszcze zanim Wielka Brytania opuściła Unię Europejską w Wielkiej Szóstce, a więc tak naprawdę to są Francja, Niemcy, Włochy, Hiszpania, Wielka Brytania i Szwecja. Sześć największych producentów uzbrojenia w Unii Europejskiej, Wielka Brytania wypadła, obecnie jest to piątka. I rzeczywiście jest tak, że tym firmom, ze względu na, które są często określane jako tak zwani narodowi czempioni, tym firmom najłatwiej jest zdominować rynek. Mają silną pozycję, mają bardzo szerokie portfolio produktów. One też, te firmy, powstały w wyniku procesów konsolidacji przemysłu obronnego w ich państwach, a więc nie mają konkurencji u siebie na swoich narodowych rynkach. I świadomość tego problemu istnieje, dlatego Komisja Europejska, bardzo mocno rozwijając te instrumenty wsparcia, bardzo mocno naciska na zrównoważenie geograficzne oraz włączenie małych i średnich przedsiębiorstw do tych projektów. Po to, aby właśnie nie było tak, że ogromną część tych funduszy, które Komisja Europejska przeznaczy na nowe technologie obronne, na nowe uzbrojenie, zostanie, że ta ogromna część tych środków trafi wyłącznie do tych największych państw. Także od szczegółowych rozwiązań będzie zależało, jak wyglądać będzie podział tych środków. Mamy pierwsze doświadczenia z Europejskim Funduszem Obronnym, który od kilku lat na niższym poziomie, kilku miliardów euro, funkcjonuje, udzielając grantów na badania nad nowymi technologiami obronnymi, a więc jeszcze nie na wyprodukowanie czołgu, ale na przykład opracowanie nowego rodzaju technologii, czyli na przykład jakiegoś drona, jakiegoś systemu zarządzania polem walki. To są na razie technologie, nie gotowe produkty, chociaż i do tego etapu dochodzimy. I widzimy, że rzeczywiście te kraje najsilniejsze przemysłowo korzystają najbardziej z tych środków. Natomiast jest to chyba jedyna szansa na włączenie na w miarę uczciwych, rynkowych warunkach tych mniejszych państw do współpracy i zbudowanie w nich pewnego potencjału na startowanie później w większych projektach. Mówiąc krótko, w sytuacji polskiego przemysłu obronnego, który ma pewne unikalne technologie, ale ma relatywnie małe doświadczenie we współpracy europejskiej, takie środki w niektórych obszarach technologicznych mogą być bardzo ważne i mogą być przełomowe, ponieważ mogą stworzyć pewną drogę do tego, abyśmy później jako polskie przedsiębiorstwa mogli występować jako równoprawni partnerzy w większych projektach. Czyli Unia Europejska znowu nam zadba o to, żeby silni nie byli zbyt silni, a słabi nie byli jeszcze słabsi, tylko się wzmacniali. Czy tak jak właśnie w innych dziedzinach funkcjonowania gospodarki, takie działanie Unii tutaj też się może pojawić. Chciałem zapytać jeszcze jedną rzecz. Ile trzeba czasu i pieniędzy, pana zdaniem, żeby Europa wróciła do poziomu liczącej się siły militarnej, która potrafi się sama bronić przed zagrożeniami, nie tylko ze strony Rosji? To jest dobre pytanie, dlatego że jeżeli mówimy o takim absolutnie skrajnym scenariuszu konfliktu z Rosją, to można powiedzieć, że
Europa się nigdy sama nie obroni i musi liczyć na Stany Zjednoczone ze względu na wiarygodność amerykańskiego odstraszania jądrowego. Mimo że mamy w Europie Wielką Brytanię, poza Unią, ale w Europie i Francję, w Unii Europejskiej, które dysponują własnym arsenałem jądrowym, to jednak w przypadku konfliktu z Rosją założenie jest takie, że absolutnie niezbędne dla przetrwania Europy, dla skuteczności odstraszania jest pozostawienie zaangażowania amerykańskiego poprzez NATO w Europie i tego elementu nuklearnego. Także to jest jeden z tych wymiarów, chociaż mamy oczywiście dyskusję wspierającą o takiej konieczności budowy jakiegoś europejskiego odstraszania jądrowego, opartego o francuski system, być może niemiecki, ale w przyszłości były takie głosy daleko idące niektórych niemieckich parlamentarzystów, ale to niemiecka znowu... Niemiecka bomba atomowa, Boże, jak to strasznie brzmi, prawda? To było przez jednego z niemieckich, jak mi się wydaje, mogę się mylić, parlamentarzystów podnoszone, ale to jest tak jak mówię, to jest nawet science fiction. Natomiast jeśli mówimy o wymiarze konwencjonalnym i o tym, że Europa powinna niejako odpowiadać za, po angielsku mówię o tym fair share, czyli że Europa powinna zwiększyć swój wkład we wspólne koszty odstraszania i obrony przed Rosją w NATO, to ciekawa analiza sprzed kilku lat, z 2019 roku brytyjskiego instytutu, wskazywała, że to byłyby koszty w okolicach nawet 400 miliardów dolarów. Tyle wynależałoby wydać, aby uzupełnić główne luki w zdolnościach wojskowych, czyli w uzbrojeniu i w wielkości sił zbrojnych państw europejskich. Myślę, że ta wartość to jest i nie jest dużo. Jeśli spojrzymy, i to właśnie było widoczne w debacie po rozpoczęciu rosyjskiej pełnoskalowej inwazji na Ukrainę. Gospodarczo Unia Europejska jest potęgą i naprawdę zwiększenie dla całej Unii Europejskiej poziomu wydatków do 2 lub nieco więcej procent PKB i wydanie tych pieniędzy mądrze, nieduplikowanie niektórych projektów pozwoliłoby na to, żebyśmy spali spokojnie, to o czym mówił też premier Tusk dosyć optymistycznie wczoraj w Katowicach, na to, żebyśmy wiedzieli, że Rosja jest skutecznie odstraszana. Natomiast problemem jest to, że oczywiście część państw nie wydaje, nie zamierza wydawać 2%, są narodowe priorytety, jest rozdrobnienie tego rynku, każde państwo ma swoje siły zbrojne, które działają w NATO oczywiście, jeśli chodzi o członków NATO, ale jednak te pieniądze, można powiedzieć, nie są wydawane efektywnie z takiego ekonomicznego punktu widzenia. Stąd kolejnym aspektem tego, co robi Unia Europejska, jest właśnie stąd zachęcanie do współpracy, do tego, aby warunkiem dofinansowania w tych przyszłych instrumentach wsparcia przemysłu obronnego i wsparcia zakupów zdolności było to, żeby kilka państw kupiło ten sam rodzaj broni, zdecydowało się na ten sam projekt rozwoju zdolności, wówczas te środki będą wydane efektywniej i europejsko, co oznacza, że będzie można zbudować silniejsze siły zbrojne za mniejsze pieniądze. Jak to Amerykanie mówią, bigger bang for the buck. No tak, patrząc jak na polskie wojsko, to będziemy mieli wkrótce kilka typów czołgów, tak? Jeszcze stare czołgi modernizowane T-72, Abramsy, Leopardy 2, koreańskie K-2. No, to jest tylko przykład polski, jak można sobie komplikować życie, a w skali całej Unii tego sprzętu różnorakiego jest jeszcze więcej. Tak? Dochodzi lotnictwo, dochodzi marynarka wojenna, dochodzi artyleria, chociaż kalibry chyba są ciągle już ustandaryzowane, jeśli chodzi o artylerię. Tak, kalibry są ustandaryzowane, ale właśnie walki w Ukrainie pokazały, że niekoniecznie, i to wielu ekspertów nagle niejako odkryło, że niekoniecznie jest tak, że pocisk z jednej fabryki, który ma europejskie pasuje, to działa wyprodukowanego przez inną fabrykę ze względów formalnych, ale też ze względów na pewne małe różnice techniczne i to jest rzeczywiście duży problem, ale znowu, no, po prostu przesuwamy się na pewnej skali. Optymalne byłaby rzeczywiście teoretyczna, wyśniona armia europejska, broniąca Unii Europejskiej jako wielkiej federacji. No tylko nie ma zgody stolic i długo nie będzie na to, żebyśmy zrobili aż tak daleki skok w europejskim projekcie integracyjnym. Samo włączenie, tak jak powiedziałem wcześniej, obronności z dużym budżetem, z konkretnymi instrumentami przydzielania tych środków i w ten sposób wpływania na priorytety polityki obronnej państw członkowskich, samo to, jeśli się stanie po tych wyborach do Europarlamentu, samo to będzie już dużym, dużym przełomem w historii Unii Europejskiej, jeśli oczywiście zostanie wdrożone we właściwy sposób, bo tutaj też jest, i znowu pan premier o tym mówił, jest jednak nadal duży rozdziew między deklaracjami, a rzeczywistymi działaniami, między tymi środkami, które są do dyspozycji, a tymi, które chcielibyśmy wydać na tą wspólną europejską obronność. To chyba Donald Tusk bardzo, bardzo mocno akcentuje tak dobitnie,
że gdyby tyle robiono i tyle pomocy dostarczono Ukrainie, co o niej gadano, albo jeśli chodzi o europejską obronność, to bylibyśmy na pewno bliżej celu niż jesteśmy. No dobrze, ale z europejską obronnością coś się dzieje, coś się porusza do przodu. Trzymajmy polityków naszych za słowa. Będziemy się tym tematem także w Gazecie Wyborczej dokładnie przypatrywać, opisywać je, bo to są rzeczy dla nas niezmiernie istotne. Wybory do Parlamentu Europejskiego już za miesiąc. Proszę się na nie szykować. Jeszcze parę razy spotkamy się na pewno w podcastach europejskich. A ja serdecznie dziękuję naszemu gościowi, panu doktorowi Marcinowi Terlikowskiemu z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych za te interesujące pół godziny i zapraszam państwa na kolejne podcasty. Bartosz Wieliński, Gazeta Wyborcza. Do usłyszenia.